Panie i panowie, dzisiaj zabiorę was na przejażdżkę moim gigantycznym Battlebusem. Z pewnością wielu z was zastanawiało się, jak wygląda w środku niebieski autobus. W dzisiejszym odcinku rozwieję wszystkie wasze wątpliwości. Przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Farrell. Teraz wszyscy zostawiamy łapeczkę w górę w podziękowaniu za przejażdżkę. Tak samo jak dziękujecie kierowcy Battlebusa przed wkroczeniem na pole bitwy. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną aż 2, 4, 6, 8, 10, 11 osób. Będziemy mówili się wchowanego na tym oto przepięknym Battlebusie. Od razu uprzedzam wszystkie komentarze. Tak, wiem, że Manojek nagrał taki sam odcinek, tylko że Manojek bawił się chowanego chyba w 4 osoby. Będziemy bawili się w 11 osób. Rozmawiałem z Adrianem, nie ma żadnego problemu, żebym nagrał tę mapkę. Standardowo, moi drodzy, chciałem wam przypomnieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi i subskrybowali kanał z dzwoneczkiem. Moi drodzy, jaki próg łapek i nagrywamy kolejne Hide and Seek z widzami? Za każdą osobę 1000! Za każdą osobę 1000! O! 11 tysięcy! Co wy na to? Pasuje? 11 tysięcy łapek i robimy kolejny Hide and Seek z widzami. Teraz szybko przypomnę wam zasady. Osoba, która się najlepiej ukryje, wygrywa 1000 faudolców. Nie przemieszczamy się, jak się schowamy. Nie strzelamy, nie zabijamy, nie zdradzamy lokacji swoich ziomeczków, którzy są z wami w teamie, chowających się. Ja będę oczywiście szukał. Jak nie będę sobie radził, to dobiorę sobie po prostu jedną z osoby, z którą prędzej nakryłem, będzie szukała ze mną. Ale widzę, że mamy takie fajne samoloty, więc nie powinno mi to sprawić zbytnio problemu. Standardowo przypominam jeszcze również o kodzie Gaming with Farrell, który resetuje się 2 tygodnie. Możecie, wiadomo, wspierać, jeżeli chcecie. To co, panowie? Gierka rozpoczęta. Każdy teraz wyjdzie z samolot. Macie na to, myślę, 2 minuty, żeby się ukryć. No i ja zaczynam was szukać. Mordeczki, chowamy się tylko na Battlebusie. Jak ktoś jest niżej, to od razu automatycznie odpada. Pod, na kole możesz, wiadomo jak te koło co wystaje, ale nie możesz dotykać ziemi tutaj, gdzie są samoloty. O, nie dotykamy lotniska, dobra? Schowajcie się, macie 3 minuty. Ja sobie szybciutko jakiś tutaj asortymencik ogarnę. Kod do mapki oczywiście macie podanym w tym, nie? W opisie. No dobra. Moi drodzy, zostało nam 15 sekund. Ja już rozpędzam swój piękny samolocik czerwony. Koniec czasu, szukam. Na początku sobie może oblecę tego Battlebusa. Oczywiście widzowie możecie pisać w komentarzu, jak wam się podoba ta mapka. Bo dla mnie jest po totalnym sztosem, nie? Jest tak odwzorowana, że to jest koniec świata. Lecę na razie na samą górę balonu. Zobaczymy sobie cały samolot od góry. Nie! Czemu mnie wywaliło z samolotu? XD? Dobra, trudno. No to okej, lecimy. Wywala. Jak się dotyka balonu, to się właśnie wywala. Powiem ci, Farrell, tak. Jeśli znajdziesz mnie znowu jako pierwszego albo drugiego... To już nie bierzesz udziału w odcinku. Nie, to robię jakieś wyzwanie, które mi powiesz i do następnego odcinka wrzucasz. Dobra, ale wiecie co jest najlepsze? Że po prostu miałem bronię przygotowane, poleciałem samolotem, wywaliło mnie i nie mam żadnej broni. Ląduję na dół po kolejne bronie. Okej, robimy podejście numer 2 z samolotem. Mam nadzieję, że teraz nie zgubię broni. Zatrzymujemy sobie może tutaj. Wylądujmy na pokładzie. Wow. Okej. Mogę niszczyć. Nice. Nikogo nie ma, nie ma. A przyłóżmy z RPGa taktycznego. O Jezus, ktoś zawał dostał. Zobaczmy tutaj. Mogę budować? Mogę. Kurde, kocham takie hide and seeki. Okej. Tu nic nie ma. Tu sobie rozwalmy. Aha, tutaj nic też nie będzie. To wejdźmy sobie teraz do kabiny kierowcy, tak? Nie. Przedrzyjmy się dalej. Aha, tutaj jest chyba... Co to w ogóle jest? Jesteśmy chyba w podsufitce, dobra? Proszę skrzydować. Wow, nie zginąłem? Hii! Ty, jaki kozacki gościu, kierowca, bombowca. No, przed chwilą miał twarz, ale już nie ma twarzy. Okej, okay. Ale kierownicę ktoś się nad nią napracował, faktycznie, kozacka. 50 na godzinę miał ty na blacie, bracie. To szybko leciał. No. Gaz do dechy był. Woo! Kto to?
Not Doom, ale żebym go odkopał. Ale jak ty żeś tam wlazł? Powiem ci, żebym miał mega problem cię znaleźć, jakbym nie miał możliwości niszczenia tej rzeczy. O, jak ktoś się zastanawia, jak wygląda Battle Bus od środka, tak właśnie on wygląda. Kanapy zielone, zagłówki robione z kontenerów. Wiecie, o co chodzi. Okej, okay, tutaj mamy, aha, miejsce na bagaże to jest. Tutaj nic. Tutaj za skrzyneczką. Wow, 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 wow! O, ale bym wyleciał za mapę. Za skrzyneczką nic. Tutaj możemy dać RPGa sobie, taktycznego. Czy coś jest? O! Ktoś? Galaxy! O nie! Jak ty masz Shalonover? Tak. Ostatni zwycięzca, nie? Ostatniej mapy. Shalonover, no niestety. Nie tym razem. Nie tym razem, no. Szczęście się do ciebie niestety morda nie uśmiechło. Uśmiechnęło! Lecimy dalej. Kurczę, nie spodziewałem się, że wy tu będziecie. Ej, lubię hide and seeki z rakietą. Naprawdę jest mega miło do was postrzelać z rakietnicy. Nie żyje. Dla ciebie dobrze, dla nas nie. No. Z miłych widzów. Taka jest kolej rzeczy niestety, IQ. Tu też już tutaj bardziej, może nawet nie spryt ze schowaniem się, tylko bardziej tutaj fart, wiesz? Spryt był w takich mapach jak nie mogę niszczyć, nie? Wtedy się gdzieś skitrasz i cię... Szczęście, żeby FLPG mnie wolnął. No to właśnie o tym mówię. Zobaczmy. Co tu mamy? Otwieramy, 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 otwieramy. Aha. Ale czekaj. Co to jest w ogóle? O! O? No! To był hamulec od Battle Busa, dobra. Trzeba wracać na górę jeszcze raz. Czy ja tutaj byłem? Hyc. Hyc. Tu chyba nie ma nic. Kto rzuca te disco bomby? Już się mu się nudzi? Tak. Pewnie, że tak. Dobra, to ja. Dobra, to nikogo na pewno nie będzie. Dobra, ja pocisnę teraz sobie na balonie, bo tam pewnie można jakoś wejść. Jest to przecież jeszcze... O Jezus, jak kawał drogi. Tu sobie otwórzmy wrota. Ale czekaj, zobaczmy tu jeszcze, czy nikogo nie ma. Czemu ty chodzisz cały czas? To jest ciastek. Tutaj nikogo nie ma. Ja, bo... Tu są jakieś fałdolce. Tutaj nic, dobra. Otwórzmy sobie kolejne drzwi RPG-em, okej. Okay. Aha, ja chcę wejść do góry. To co, będziemy się budowali chyba, nie? Dobra. O, w ogóle. Rozejrzyjmy się, co mam? Jakiś talerz. Jakbym ten talerz w ogóle ściął, nie ma. Na talerzu nikogo nie było, został ścięty. Nie wiem, co się stało IQ, ale poleciałem grapplerem do góry. Jesteśmy w tym samym teamie. I jesteśmy teraz w tym samym teamie i mi zabrało bronię. Nie wiem, ta gra, nie wiem, ta mapa jest zbugowana. No, ta mapa jest troszeczkę zbugowana, więc IQ, wiesz co, mordo, będziesz szukał chyba ze mną, co ty na to? Dobra. Dobra, to chodź, lecimy po bronię, bo nie mam kompletnie żadnej, ej. Ej, nie, no coś, ale ja też jestem z wami w teamie, na mapie, zobaczcie. Ale ja... No widzę, sobie jest tam na balonie w środku. No nic, takie unlucky, że IQ nie wygra. I Sergius też. Takie unlucky. Polecimy, szukamy dalej. Wariacików. Ile osób jeszcze? Nie wiem. Troszeczkę jeszcze zostało. Minus 4 chyba zginęły, czy 3 w tym. Dobra, sobie tu wyskoczyłem, gdzie byłem prędzej. I tutaj... Z 9? Powiem wam, że chyba... To jest 6. Nikogo więcej nie ma. Ja tu szybciutko ten Battle Bus naprawię, nie? Żeby tam za mocno do góry nie wchodzić. O, no i okej, okay. Sprawdźmy teraz, co tu się skąd będzie... Skąd ty masz tego RPGa? On jest tam na dole w Green Roomie? Ja strzelam tylko z RPGa, załóżmy, dobra? Sprawdźmy teraz, czy coś się wydarzy tutaj. Czy ktoś był na baloniku? Ej, balonik mi się nie renderuje, co jest? Halo? O co tu chodzi? Uderzy czy nie uderzy? Uderzył.
XD. Nie wiem, o co chodzi. Mega dziwna jest ta mapka, dobra. Na balonie nikogo nie było. Schodzimy, panowie, niżej. Ale zawija, zawija. Okej, okay, gdzie masz, gdzie masz? Jeszcze go masz? Tak? Ucieka? Chodź do mnie, no, no zawija. Idę. On ma te, taneczne bomby ma i będzie walił. No, pajacyk z koszalina. Ale uciekinier. Zawija. Gonię go. Co tu się dzieje? Leci on grapplerami lata. Gdzie on jest? No tutaj widzisz mój nick? O Makewa jeszcze, ja go sklepam, wyklepał. No, a wy jesteście w całkiem innym miejscu niż ja. No, dobra, to lecę. Chodź do mnie, Farrell, szybko. No idę. No stary, bo to nie jest tak... Zawija znowu, grapplerami. To nie jest taki hop-siup, on ma grapplerkę, tak? Uciekinier taki. A, i ma jeszcze taneczne bomby. Ej, zawinął! Ile jest tam? Nie, dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on tym grapplerem lata. Ja stoję w miejscu. Tak. Cały czas stoisz w miejscu. Lol. Jest tam. Ej, to jest trochę na tyle. Jezu, ja za waszymi plecami cały czas stałem przez jakieś 20 sekund. Tak. No, do twoimi na pewno. Dobra, Yoshihito, zostałeś. Mam go. Zawija znowu. Chodź go serpega walnie na głowę, no. Będzie mu... No, minus 60 chyba Makewa. Farrell, do mnie chodź. Taneczne bomby rzucił. O Jezu. Ej, co jest? Dostał bombę? O nie. Daj mi tego grapplera, nie? Tak go dojadę na biegu. Yoshihito odpadł, został nakryty, zostało jeszcze kilka osób. Dawaj, jak już szukamy wyżej. Dalej. Lecimy. To jest niemożliwe, że to jeszcze stało w powietrzu. Okej. Okay. Tu nikogo nie było, czyli możemy to ściąć. Ej, nie idzie tego ściąć. XD, dobra. Szukamy dalej, dawaj. I kto lata samolotem? Farrell lata samolotem, bo szuka, mordo. Szukam dalej, rozwalamy skillofa. Całego Battle Busa rozwalimy na części wtórne. Cztery osoby żyją. Idę wam pomóc. Cztery osoby. Nie. To wy możecie po prostu mordy... Znaczy IQ tylko szuka, ale nie może nic niszczyć. Tego umówmy się. Tylko Farrell niszczy, tak? Tak, tylko ja niszczę, no. Nie ma. Kurde. To zrobimy inaczej. Ej, IQ, nie przeskakuj mi tak nad głową, bo ja tam strzelałem z RPG-a już. Ja to na szybko naprawię, wiesz? To na szybciutko naprawię tego Battle Busa. Tutaj troszeczkę śrubeczkę podkręcimy. Tu śrubeczkę podkręcimy. Jedna, druga. Tak, wtedy mnie znaleźliście podczas tego, jak ja się uciekał? Co? Ano. Tutaj no, takiego. To nie na mnie wbiegł. Takiego chowanego to jeszcze nie było na tym kanale, nie z RPG-a. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj się zawali jeszcze. Chyba nie. Chyba ty. To gdzie oni są? Fałdolce się sypią. Oni są pod tym piętrem, pod nami, podłogą. Na pewno. No ja zaraz tam dojdę, poczekaj. Lecę warstwami, stary. Robisz, ty już nie szukasz nic. No nie. Yoshi nie, Yoszy są ja nakryty, Yoshi ja sobie na spawnie, ja sobie na spawnie grzecznie stoję. Tak. Yoshi grzesz, chłopak. My sobie szukamy dalej. Ja jestem w takim miejscu, że ja nie wiem, czy mnie znajdziecie. Dobra, czyli ich tu nie ma. Coś mi się popsuło, widzowie, że nie mogę nic niszczyć na mapie. IQ, ty możesz, tak? Weź walnij z RPG-a jak możesz. Rozwalasz? Czekaj, walę już. No, ej, walnij. Nie. Jak ja slotów zmieniać nie mogę. No dobra, mogę. Bardzo dziwna mapka. Ej, nie mogę nic rozwalać. A nie, czekaj. No ja nie mogę, coś się pobugowało. Nie mogę. Aha, no dobra, no to szukamy po prostu dalej. Bez niszczenia. Z tych osób, które zostały już znalezione, mogą rozwalać coś? Halo? Tak, rozwalają to ładnie. Możecie? Rozwalamy te pedalowe. Aha, dobra. To uwaga, osoby. Kto tam może?
Co rozwala? Niech przyjdzie do mnie tu. Ja. No gdzie? Na górę, na Battle Bus. Dobra, szukacie razem ze mną, wyniszczycie, walcie z RPG-ów. Schodzimy niżej. Zadyma. Wszystkie filary tu niszczymy, rozbieramy cały Battle Bus. Okej, dobra. Ekipa remontowa. Tak, tutaj ekipa remontowa, proszę rozwalać filary, dobrze. Nie ma nikogo w tym filarze. Ej, ja nie dam rady niczego się łapać, halo. Aha, wy mi damage zadajecie, no to XD, dobra. Tu też nikogo nie ma. Znalazłem. Jej. Znalazłeś? Tak. Czekaj, stój. Czekaj, tu jestem. W którym miejscu jesteś? Tutaj, tutaj do góry. Do góry na co? Plecy. Mam jednego. A, Galaxy, tak? Mam jednego. Tak. Czekaj. Wypadnę, dobra. Danielka? Gdzie Danielek był? No, tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj po prostu tak ostałeś? No, tutaj. A to była ściana, tak? W ogóle. GG, Daniel. Została jeszcze co? Jedna osoba, czy jak? Ja zostałem. Dwie osoby. Mam jednego. Dobra, nie pokazuj mi teraz. Chodźcie na dół, chłopacy. Zrobimy coś innego, coś śmiesznego. Wy nie możecie, ci to są schowani, nie możecie używać spacji, dobra? Dobra. Rozwal jedną nogę, drugą nogę Battlebusa. Jak oni spadną... Rozwalą. To osoba, która... Pierwsza uderzy w ziemię i zginie, no ta niestety. Ale tu nie ma damage'a, co? Aha, nie ma fall damage'a? No nie ma. To jeden na jeden kilofami po prostu. Dobrze, będzie widać. Dobra. Czy to pierwsze spadnie, czy nie? Tak, będzie widać, to pierwsze spadnie. Dobra, no to będzie widać. Okej, okay, to dawajcie, robimy tak. Sypie się cały Battle Bus, o matko bosko. O Jezu, ale lagi. No, lagi, mówię, pa jak się wali, dobra. Patrzcie, czy ktoś spada, Daniel, mnie zabijasz. Żyje jeszcze? Problem w tym, że chyba balon się nie rozwalił, a tam jest ziomek na tym balonie. Naprawdę jesteś na balonie? No jestem. Cały bus posz. Ja widzę, on jeszcze tam to jest. To mi to wygrał, bo on nie spadł. Tak, wygrałem? O kurde. Ja jeszcze spadłem. To wygrał. Ja żyję. Bo balon się nie wali, co nie? Kto to był? WPM Kui, to ty byłeś schowany na tym battlebusie? Tak. Kurde. Dobra, czyli... Dajcie mi Rift to Goa jeszcze, dajcie mi Rift to Goa. Ja muszę iść na tą, na górę i tam zobaczyć, jak to się stało, że to się nie posypało. Ja myślałem, że już nikogo tam nie ma, że to jest po prostu mój bug graficzny, a tutaj jednak ktoś był schowany. Na samej górze, tak? Ja jestem schowany nadal. A na tym balonie, no był. Ja też tu stoję jeszcze. Ale gdzie? Na jej balonie. No jestem na balonie, stary. Bo się zbugowało i ja też tu stoję. Ej, Omega, patrz, ja tu stoję. Patrz, ja się zbugowałem. Ej, to jest dziwne, mega dziwne. To w którym wy jesteście miejscu, bo was nie widzę. Jestem tutaj, no. Omega, ej, Omega, o tu. A, widzę. No widzę. Chodź, te porty takie wysokie. Jeden najwyższy port. Port na porcie. Takim, tym wielkim porcie. Wiesz, mniej więcej coś. Ale to, co ty spadłeś z tego Battlebusa, czy co? O, no, tu jest, rzeczywiście. Siedzi tutaj. No. A tam. Ale gdzie? Chodź na górę. Jeszcze raz. Aha, w tym miejscu żeś się ukrył. Byłeś po prostu na jakby relingu. Aha, to czyli zostałeś ty i kto jeszcze? Jeszcze ja, Michu. I jeszcze Michu. Dobra, panowie, to chodźcie. Szybka walka na kill-offy i wyłoni nam zwycięzcę. Tutaj, chodźcie na lód. Będzie walka na lodzie. Bez kotwiczki na... Kill-offy, jedziecie, go! Niebieska panda, czy też starter pack, zobaczymy. Jedziesz. Trzeba jakoś im zawęzić, kurczę, ten. Nie mogę budować, zbudujcie arenę szybko, 4x4. Dobra, o, starcie tytanów. Spadł już w niżej. Dobra, piętro niżej dawajcie. Kurde, to jest, gdzie on jest? Dawaj panda, dobra, dalej walka trwa. O, tu już mało hapsów zostało. Yoshi, ty rzucasz tymi poczwami. Oj, pięknie! Niebieska panda wygrywa, Michu. Gratulacje. Wygrywa dzisiejszy również odcinek. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Wspierajcie z kodem GAMINGREFERAL. Przypominam, 10 tysięcy łapków i robimy kolejny hide and seek, tylko nie aż tak chaotyczny jak dzisiaj. Trzymajcie się. Yo.